Ty grałeś na przystanku Woodstock. no Tam przyjeżdża 17 milionów widzów. No trochę mniej, ale no. no. Jak to jest, jak wychodzi pianista, no. bądź co, bądź człowiek ze sfery, powiedziałbym, tej kultury cmentarnej, grający nieżywych ta. artystów, ta. a tu nagle punki, szum reflektorów, wiesz, ta. Łyse pały i ty. Ta, ta. I jak? Jaka była reakcja? No wiesz, jest to olbrzymie doznanie, ale powiem ci szczerze, że im większa ilość publiczności, mhm. tym większa samotność na scenie. Czujesz, to rozumiesz. Mam to, to samo. W ogóle my, artyści, zauważyłeś, wracamy po takim wielkim spektaklu do domu i zostajemy sam na sam ze swoim Ta. geniuszem. Tak. <grym> tak, mam to. <grym> Nie, ale wiesz co, ale dlaczego często tak, wiesz, są tak dramatyczne historie tych, tych artystów, wiesz, którzy kończą gdzieś tam jako ludzie nieuzależniani, wiesz, tak. nieszczęśliwi. Tak. Bo wiesz, potężny narkotyk masz masz tysiące ludzi ci klaszcze, wiesz. Jesteś Bogiem, jesteś wspaniały, jesteś uwielbiany. Przychodzisz do pokoju hotelowego i siadasz sam. Tam. I tak naprawdę jesteś dalej... I tylko pozostaje Ci pay TV. No jak Ci stać na to? No tak. No. Ale można wiesz, ja czasami robię tak, że, że oglądam, a potem nie płacę. Aha. Nie zrobiłeś tak nigdy? Nie, nigdy tak nie zrobiłem. A ta pani Cię kocha z tego telewizora. No ja oczywiście, za to bierze pieniądze. Tak, tak.